Nazywam się Piotr Herold, mieszkam w Zglewie koło Starego Gdańskiego. Obecnie pracuję w firmie rodzinnej zajmującej się przetwórstwem wędlin. Jestem żonaty i mam syna Antka. Moja przygoda z uciskaniem zaczęła się dość wcześnie, już lata 7-8 klasa podstawówki, dzięki moim braciom Arturowi i Jarkowi, którzy trenowali już i zabierali mnie już jako małego chłopaka. I tutaj pamiętam, że już w 8 klasie wyciskałem już około 100 kg. I ta przygoda trwała aż do dzisiaj. Już jakieś 15 lat. Po pewnym czasie zacząłem osiągać takie dobre wyniki i pojawił się pomysł, żeby wystartować w zawodach. Generalnie jestem samoukiem, taką osobą, ale którą sobie cenię, której radę sobie cenię, jest pan Wojtek Grabowski. Zawsze służy mi pomocą i uważam go za wybitnego specjalistę w tej dziedzinie. Nie mam takiego typowego wzoru na siebie. Najzawsze osobą, która jak widzę na zawodach, którą podziwiam, to Lasz Tomaszerot, tak zbudował mi szacunek. To znaczy, była daje mi więcej swobody. Nie muszę się martwić, że ktoś mnie zawiesi na to, że startowałem na przykład w Złotoryi czy gdzieś indziej. Jeżdżę na zawody tam, gdzie chcę i sam sobie wybieram. A IPF tej wolności nie daje, nie? Prawda? Drugą to przepisy trochę się różnią w łapie. W IPF-ie to są dość często się kończą. Znaczy, zdarzało mi się startować w IPF-ie i spalić trzy podejścia za pochostki. Po prostu i to wkurza wtedy. No i co? Sądzę, że WF ma szansę w Polsce. Tutaj osoba pana Franciszka Szabluka dużo robi dla WF-ów. Corocznie organizuje najlepsze chyba zawody w Polsce, w zależności u siebie. No i tyle, no. I myślę, że WF będzie się w Polsce rozwijał dalej. Ja cenię sobie bardzo rywalizację. Sądzę, że sport jest po to, żeby rywalizować ze sobą, nie? Trenuję pod konkretne zawody, przygotowuję się pod konkretne zawody i cieszę się, jak na liście widzę dobrych zawodników. Wiem, że będą fajne zawody. Moje zawody są fajne, dobre wtedy, kiedy była dobra rywalizacja. Czasami cieszy mnie bardziej trudno zdobyte drugie miejsce, niż łatwo zdobyte pierwsze miejsce, nie? I Michał, niektórzy po prostu uciekają z wagi, dobijają wody, a ja robię odwrotnie, tam przed zalesiem ważyłem na przykład 103 kg i zbijałem wagę, bo widziałem, że Michał jest zgłoszony do setki i też chciał mieć setce, nie? Także cenię sobie rywalizację i cieszę się, jak Michał jest na zawodach, jak się pojawia. Także zapraszam go zawsze chętnie, niech przyjeżdża. No to jest efekt 15 lat ciężkiej pracy. Jak już wspomniałem, trenuję już od 12-13 roku życia. Startuję zawodowo już od jakichś 10 lat, mam za sobą setki startów. No i tak sukcesywnie staram się z zawodu na zawodu dokładać ciężar do swojego rekordu życiowego. W grudniu startowałem jeszcze w Dąbrowie Górniczej, gdzie tak nieoficjalnie zrobiłem 350 kg. Także powiem jeszcze tyle, że przed zawodami w Zalesiu takiej siły jeszcze nigdy w życiu nie miałem i wiedziałem, że będzie dobrze, jeśli tylko nie złapię jakiejś kontuzji. No i udało mi się pobić rekord Polski i zrobiłem 330 kg. Sądzę, że jest to nawet możliwe. Mam taki drobny plan, żeby zrobić to przy kolejnym starcie. W Zalesiu startowałem mocno wysłużony już koszulce, także może na następne zawody załatwię jakąś nową koszulkę i trochę więcej mocy i wszystko jest możliwe. Tak jak już mówiłem, zrobiłem 350 nieoficjalnie, także 340 sądzę, że jest w zasięgu. I myślę, że Adam się nie pogniewa, jego wynik pójdzie do historii. (Grym)
No w tej chwili zawsze trudno jest znaleźć motywację, ale tą motywacją są dla mnie właśnie starty w zawodach. Trenuję od zawodów do zawodów i tak się to ciągnie już parę ładnych lat. Teraz dodatkowo doszła ta chęć pobicia rekordu przewag, no 40 kg. I ambitny plan zrobić to na kolejnych zawodach. No. Moim partnerem treningowym jest generalnie mój brat Arek, ale nie zawsze się uda to, nie uda nam się zawsze zgrać w czasie, nie zawsze pasuje nam razem jechać, ale u pana Bogdana Wróbla zawsze się znajdzie ktoś, na siłowni pana Bogdana Wróbla zawsze się znajdzie ktoś, kto służy pomocą i przyjazd do góry i pomoże. Trenuję w kółku, trenuję generalnie cały rok w koło, jednak przed zawodami, jakieś 10 tygodni, są to zmarzone treningi. Najpierw 2-3 tygodnie przygotowuję organizm do wyższego wysiłku, a wtedy już to są treningi typowo siłowe na 80-90% swoich możliwości. Tam robię kilka serii, bo 3-4 powtórzenia na 80-90% możliwości. Nie? I z każdym kolejnym treningiem staram się dokładać na ile to możliwe ciężarów. Wyciskanie trenuję z tą osobą, która się długo regeneruje po treningu. Robię ciężki trening, ale potrzebuję długiego okresu regeneracji. Także wyciskanie trenuję głównie we wtorek. Jest to dość długi trening, ciężki. Tak jak już mówiłem, w okresie przed zawodami jest to długa rozgrzewka, potem jest wykonywanie 5-6 serii dużym ciężarem, 80-90% swoich możliwości. I z każdym kolejnym treningiem staram się dokładać tego ciężaru. Potem jest jeszcze skos i dokładam parę serii na tricep też siłowo. I na koniec robię sobie tam bramę albo rozpiętki trochę na rozluźnienie. Dodatkowo jeszcze piątek, w którym mam barki, gdzie też klatka piersiowa pracuje i jeszcze wyciskanie wąskim chwytem. Także w sumie dwa treningi są na klatkę piersiową. Jeden jest ciężki, jeden lekki. Do tego dochodzi jeszcze treningi w środę i w czwartek, trochę plecy i biceps. Nie stosuję ani wyciskania do połowy, ani gum do wyciskania. Co stosuję, to staram się wyciskać dynamicznie, nie zwracam uwagi na zatrzymanie. Przez to ćwiczę większym ciężarem i poprawiam sobie górę docisk, co wtedy przy koszulce jest dosyć ważne i potrzebne. Koszulka pomoże trochę z dołu, a górę trzeba docisnąć samemu. Znaczy staram się, żeby ten tor wyciskania był podobny do tego toru, który stosuję w koszulce. Wkładę podczas wyciskania sztangę tam, gdzie ją kładę później na dole koszulce. No i to tyle. Koszulki na treningu nie zakładam. Przez wiele lat już startuję w tej samej koszulce, katanie zwykłej, dopuszczonej także w IPF. I wypracowałem już sobie optymalny ruch, pamiętam go i znam swoje możliwości tej koszuli. Mam tylko jedną koszulę i szkoda mi jej rozciągać i poza tym, bo jest to dosyć ciasna koszula jak na mnie, 46 rozmiar i długo się po niej regeneruje, bo mi ścięgna i stawy i za długi okres muszę sobie odłożyć od treningu, więc nie ma to dla mnie sensu. Dopiero na rozgrzewce, przed zawodami wkładam koszulę i patrzę na co mi stać. W treningu motywacja, chęci, wiele treningu to już potrzeba naprawdę motywacji. Tą motywacją, tak jak już mówiłem, są zawody dla mnie, też chęć tego pobicia rekordu wszechwag, a także dobry partner treningowy, tutaj mój brat zawsze tutaj też ze mną ćwiczy. No i to wszystko w sumie, dużo chęci, jeszcze raz chęci. Długi trening. Długi siłowy trening musi dać jakiś w końcu efekt regularny. Generalnie żadnych suplementów nie stosuję, to staram się dobrze odżywiać. Co do zawodów, to nie wybieram się do Trnawy z powodu kontuzji i wypadku małego w pracy. Nie dam rady się przygotować. Za to chciałbym się przygotować do, nie wiem, czego, wrześniu.
tam zapraszam wszystkich chętnych, zwłaszcza Michała, bo zawsze jest zgłoszony, a rzadko przyjeżdża, a lubię z nimi rywalizować, także zapraszam. No co do treningów, to w tej chwili już mam okres beztreningowy, bo nie mogę po prostu, ale za 2-3 tygodnie chciałem zacząć trenować i już zacząć się mocno przygotowywać do Niemczech. No ciężkie pytanie, bo możliwości, które z granicy jako sobie postawiłem, to już dawno ją wysoko przeszedłem. Także nie wiem, tutaj marzy mi się 350, no może niedługo się uda.